Jakiego jedzenia bałaś się w dzieciństwie? Sushi. Co jest twoją największą siłą? Odwaga. Jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką trzymasz w domu? Suknia ślubna. Gdyby został ci rok życia, to jak chciałabyś go spędzić? Podróżując po całym świecie. Mięso czy warzywa? Mięso. Na jakim swoim wieku chciałabyś, by zatrzymał się czas? 25. Co najlepiej zapamiętałaś ze szkoły? Piłkę nożną. Jaki był najlepszy prezent, jaki dostałaś? Mój pies. Czy jest coś, za czym wszyscy szaleją, a ty nie przepadasz? Coś z warzyw, nie pamiętam dokładnie co, ale zawsze wszyscy jedzą to warzywo, a ja po prostu go nienawidzę. Jaka potrawa powinna reprezentować Polskę za granicą? Pierogi. Gdybyś miała gadającą papugę, to jakiego zdania byś ją nauczyła? Może w innym języku coś, żeby mi codziennie komplementy sprawiała. Jaka jest twoja ulubiona, obciachowa piosenka? Oczy zielone. Po którym serialu najbardziej żałowałaś, że się już skończył? Gossip Girl. Jakie błędy językowe u innych wkurzają cię najbardziej? Gdy wymawiają po angielsku men's. Nie ma tam S nigdy na końcu. Czym straszyli cię rodzice? Że mi zabiorą prostownicę. Jeśli mogłabyś w ogóle nie spać, to co byś zrobiła z zaoszczędzonym czasem? Tworzyłabym więcej biznesów. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś kompletnie do niczego? Doktor, chirurg, mdle jak widzę krew. Po prostu nikomu bym w życiu nie pomogła. Co najbardziej lubisz w swoim ciele? Mój brzuch. Na jakiej stronie w internecie tracisz najwięcej czasu? Na YouTubie, jeżeli to się zalicza do strony internetowej. W jakim aktorze lub piosenkarzu się podkochiwałaś? Tom Hardy. I go poznałam. I to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Gdybyś miała sklep, to jak by się nazywał i co byś w nim sprzedawała? Na pewno sprzedawałabym bieliznę, ale taką odważną. A jeszcze nazwę... nie zdradzę, bo sprzedam swój pomysł. Masaż pleców czy masaż stóp? Pleców. Nienawidzę, jak ktoś mi dotyka w ogóle stopy. Gdybyś mogła zapewnić sobie dożywotnie dostawy jakiegoś produktu, to co by to było? Makaronów. Czy coś zbierałaś albo kolekcjonujesz nadal? Buty. Jaki jest najprzyjemniejszy zapach, jaki znasz? Wanilii i pieprzu. Których złych nawyków chciałabyś się pozbyć? Za często robię tak, jak ktoś coś do mnie mówi i uważa, że jest głupie, to od razu oczy wywracam i nie kontroluję się już. Jak nazwałabyś swojego własnego aligatora? Reksio. Jakie miejsce na świecie poleciłabyś do odwiedzenia? Grecja. No to pa, trzymaj się. Pa.